na zegarze innego radia minęła godzina 20, jest czwartek 21 maja 2015 roku, a my ze studia z Biringen przenosimy się do studia w Polsce i szczególnie witam wszystkich radiosłuchaczy innego radia i zapraszam na czwartkowe rozmowy w innym radiu. A dzisiaj podczas audycji spróbujemy odkryć sobie siłę działania, a pomogą mi w tym goście specjalni innego radia, Beata Wolfigel oraz Marzena Jankowska, które są autorkami książki pod tytułem Automotywacja. Ale zanim to nastąpi, to chciałem Ci jeszcze podziękować serdecznie, Damianie, za Twoją audycję za godzinę 6 i dla Ciebie na pożegnanie Coldplay. Dzisiaj
podczas audycji porozmawiamy, jak odkryć, poznać, zrozumieć wewnętrzne i zewnętrzne procesy, które sprawiają, że mamy siły witalne, które stymulują i energetyzują naszą wolę, aby umieć, chcieć i potrafić. Jak odnaleźć w sobie energię do działania, jak nasze słabości, które nas rozpraszają, demotywują, przekuć w siłę i jak uniknąć pułapek naszej pewności siebie, że jesteśmy w stanie zawsze i wszędzie panować nad sobą i swoimi przekonaniami. No, dowiemy się też, jak wzbudzić sobie motywację wewnętrzną, jak zacząć działać, jak aktywnie radzić sobie z przeciwnościami, traktując je jako wyzwanie, a nie problem. A w tym pomogą mi Beata Wolfigel, psycholog, trener, wykładowca akademicki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach, akredytowany trener, coach ICF. Beata prowadzi badania naukowe na temat doświadczeń przepływu flow, jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz ICF Global. Oraz Marzena Jankowska, psycholog, trener, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej. Marzena prowadzi badania, popularyzuje wiedzę z zakresu twórczości psychicznej, członkini, założycielka Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz członkini zarządu Stowarzyszenia Proetika. Witajcie serdecznie. Dobry wieczór. Witamy. Ja mam tak na początek takie pytanie. Wydałyście w tym roku książkę Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania. Na temat tej książki będziemy dzisiaj rozmawiać. Czym różni co różni waszą książkę od innych poradników rozwojowych? Przede wszystkim nie za bardzo podoba nam się nazwa, że jest to poradnik, z tego względu, że poradnik kojarzy nam się raczej z dawaniem rad, takich zazwyczaj wydaje się uniwersalnych, złotych, co do których można powiedzieć, że zawsze i wszędzie się sprawdzają. Chciałyśmy, żeby nasza książka była bardziej oparta na metodach różnych coachingowych, czyli na zasadzie odkrywania samemu w sobie, co jest naszą siłą i dostosowywania sposobów motywacji do samego siebie. Z tego względu, że uważamy, że nie ma uniwersalnych metod, które każdemu będą pasować. Bardzo ważne jest, żeby odkryć klucz do własnej motywacji. Naszą książkę również opierałyśmy na metodach, które są sprawdzone naukowo. Opierałyśmy na naszym doświadczeniu coachingowym i trenerskim. Także myślę, że to jest coś, co ją wyróżnia. Dodatkowo można ją czytać nie od deski do deski, chociaż oczywiście zachęcamy. Można stosować ją elastycznie w zależności od potrzeb. Chociaż samo przeczytanie książki na pewno niewiele tutaj może zmienić. Najważniejsze jest, żeby przepracować rzeczywiście ćwiczenia, które tam są. Także zachęcamy do tego. A czy w waszej książce są uniwersalne rady, jak siebie motywować? Myślę, że tak jak Beata powiedziała, one chyba nie są uniwersalne. One są skuteczne, ale to nie znaczy, że będą skuteczne dla każdego i w każdej sytuacji. Ponieważ obydwie zajmujemy się popularyzacją wiedzy, Beata na temat przepływu, flow, a ja na temat twardości psychicznej, to staramy się opierać na dobrych, empirycznie, naukowo zweryfikowanych źródłach. Dlatego metody, które proponujemy, które też sprawdziłyśmy w naszej praktyce trenerskiej i coachingowej, to są metody, które działają. Natomiast myślę, że każdy z czytelników powinien najpierw zastanowić się nad tym, czego mu tak naprawdę potrzeba, jakie cele przed sobą stawia i wybrać to, co będzie dla niego najbardziej odpowiednie w tym momencie życia, w którym się znajduje. A
ja informuję wszystkich radiosłuchaczy innego radia, że infolinia Gadu Gadu 409 470 45 już jest dostępna. Jeżeli chcecie zadać jakieś pytanie Beacie albo Marzenie, to możecie je zadawać przez komunikator Gadu Gadu albo przez kawiarenkę internetową na naszej stronie www.inneradio.pl. Posłuchajmy przez chwileczkę muzyki, a za chwilę wrócimy do dalszej rozmowy. Wracamy ponownie do rozmowy. Kolejnym moim pytaniem, co to takiego jest ta automotywacja, jak działa i jak ją zdiagnozować? No, automotywację traktujemy jako proces, nie jako coś, co jest stałe,
tylko jako proces, na który składa się bardzo wiele elementów. I można by powiedzieć, że jednym z takich elementów to jest bardzo ważna umiejętność postawienia sobie właściwych celów. Super by było, gdyby te cele były zgodne z naszymi wartościami, bo wtedy rzeczywiście mamy naturalną chęć i motywację do realizacji tych celów. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę i często to są rzeczywiście rzeczy, których sobie nie uświadamiamy, to są myśli. A to są myśli, które często pojawiają się nieświadomie, natomiast nie zdając sobie sprawy z nich, wcale nie oznacza, że nie mają na nas wpływu. I to też nie jest łatwe, natomiast praca z myślami, naszymi automatycznymi pojawiającymi się, naprawdę może bardzo wiele wnieść dobrego w nasz proces automotywacji, bo ucząc się je kontrolować, możemy rzeczywiście tutaj sprawić, że odzyskujemy energię, że odzyskujemy motywację. I to są dwie takie, można by powiedzieć, główne obszary, jeżeli chodzi o motywację. Z myślami bardzo łączą się emocje. Też pisałyśmy na ten temat, w jaki sposób sobie pracować, kontrolować emocje. I bardzo ważny też jest obszar otoczenia, otoczenia zewnętrznego, które często nas wspiera lub też powoduje, że opada nam chęć motywacji. Także tak no, bardzo szeroko tutaj potraktowałyśmy tą automotywację. A w jaki sposób możemy ocenić własny poziom automotywacji oraz naszą gotowość na zmiany? Jednym z takich narzędzi, które jest bardzo, bardzo skuteczne, ale dosyć kłopotliwe w wypełnieniu i problem jest taki, że żeby je zrobić, to trzeba mieć motywację do zrobienia. Jest rejestr motywacji, rejestr automotywacji, tak to też nazwałyśmy w książce, gdzie możemy na poziomie myśli, na poziomie emocji, na poziomie środowiska zdiagnozować, na ile te emocje, myśli, środowisko są pomocne w naszej motywacji. Nie da się zmierzyć takiego poziomu stałego automotywacji, bo też, tak jak wspominałam, jest to proces dynamiczny. Natomiast bardzo ważne jest, żeby obserwować, co się z nami dzieje podczas czynności, co do których na przykład nie mamy motywacji, albo w drugą stronę. Może się zdarzyć na przykład tak, ja obserwuję to też, jak ze studentami pracuję, to często właśnie przyznają się, że zamiast się uczyć, to myślą o różnych innych rzeczach i wymyślają tysiące powodów, co by to robić, żeby jednak się nie uczyć. I często jest tak, że zastanawiając się nad tym, co powoduje, że ja odwlekam tę naukę, jest to rzecz, z którą można potem pracować. Przykładowo ktoś sobie myśli, ojejciu, jakie to jest bezsensowne, nie będę się tego uczyć, do czego mi się to w ogóle przyda. Czyli tutaj diagnozujemy na przykład na poziomie wartości celu, że no, ta wartość wydaje nam się mała i to jest taka, można by powiedzieć, usterka automotywacji, którą można potem zmieniać, można z nią pracować. Przykładowo zastanawiając się, no dobrze, teraz może ta wiedza do niczego mi się nie przyda, ale długofalowo być może da mi to coś wartościowego. Także nie jesteśmy zwolennikami, żeby jakoś liczbowo tutaj oceniać taki stan automotywacji, tylko bardziej diagnozować, na którym poziomie, tak jak wspomniałam, tych poziomów może być kilka, znajduje się ta usterka automotywacji i co z tym robić. I cała książka też na tym się opiera, żeby pracować na tym poziomie akurat, z którym mamy problem. Więc w książce jest między innymi mapa automotywacji, gdzie możemy bardzo szybko dotrzeć do rozdziału, który może nam pomóc w danej usterce. A ja jeszcze mam takie pytanie z racji Twojego doświadczenia pracy z studentami, pracy wykładów, bo wykładasz też jako trenerka. Czy młodzi ludzie chcą sobie w jakiś sposób pomóc? Czy no, pytają, jak do tego podchodzą? Jest bardzo duże zainteresowanie tematem automotywacji. Prowadzę akurat w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej zajęcia fakultatywne z automotywacji
i zawsze jest tak, że brakuje na nie miejsc, więc zapisuje się maksymalna ilość osób. Temat się cieszy bardzo dużym powodzeniem i jedną z rzeczy, nad którymi pracujemy, to jest właśnie chęć do nauki, tak? Bo rzeczywiście to jest coś, co im towarzyszy i takie problemy, takie trudności będąc na studiach doświadczają. Czy to są osoby młodsze, czy to są osoby starsze, bo wspomniałam się o osobach młodych, natomiast większość studentów teraz jest na studiach zaocznych i ja pracuję z bardzo wieloma studentami, którzy nieraz są też starsi ode mnie, także myślę, że tutaj nie wiek, ale kwestia tego, co chcemy zrobić też w życiu. I jeszcze mam takie pytanie od radiosłuchacza, bo podczas wypowiedzi padło słowo trenerska i coachingowa. Właśnie Damian pyta, czy to jest jakaś różnica między tymi słowami. Tak, jak najbardziej. Rzeczywiście często coaching jest źle rozumiany i często osoby, które są trenerami, zamiennie stosują jako coach i trener. Coaching to jest metoda, w której pracujemy za pomocą zadawania pytań i głównym założeniem coachingu jest to, że osoba, która jest po drugiej stronie, ma w sobie takie zasoby, że może odnaleźć odpowiedź na odpowiednie pytanie i przy wsparciu coacha może osiągnąć swoje cele. Natomiast upraszczając być może, ale myślę, że to może taka różnica tutaj będzie bardziej pokazana, trener zazwyczaj pokazuje drogę do rozwiązania, czy też kształtuje umiejętności takie, które są potrzebne, przekazuje wiedzę, która jest potrzebna w drodze do realizacji celu. Więc coach więcej pracuje pytaniami i różnymi innymi narzędziami, które mają na zasadzie wsparcie, uświadomienie sobie swoich zasobów, swoich wartości, różnych sposobów dojścia do celu. Natomiast trener bardziej przekazuje wiedzę, bardziej trenuje umiejętności. Natomiast często te metody są bardzo podobne metody wykorzystywane w coachingu i w trenerstwie. Ja też nie jestem zwolennikiem bycia wszystko wiedzącym trenerem, tylko uważam, że na szkolenia zawsze są osoby, które mają bardzo duże, bogate doświadczenie i można korzystać z tego doświadczenia. I czasem można mieć tutaj trudności jak najbardziej w rozróżnieniu. Myślę, że takim rozróżnieniem też jest, że w większości jednak coaching prowadzi się indywidualnie, jeden na jeden, chociaż oczywiście jest też coaching zespołowy. Natomiast trener w większości pracuje z zespołami. No i dziękujemy za wyjaśnienie i za chwilkę wracamy ponownie.
rozmawialiśmy przed chwilą o tej automotywacji, ale oprócz automotywacji, czasem tej takiej pozytywnej, następuje kryzys. Na czym ten kryzys może polegać, przechodząc przez te różne zmiany? No właśnie, co to jest kryzys? Ja myślę, że kryzys to jest coś takiego, co my za kryzys uważamy. Znaję tutaj takie bardzo subiektywne podejście. Myślę, że to jest coś takiego, kiedy nie znamy sposobów na poradzenie sobie, czujemy się zdezorientowani, na pewno towarzyszą temu negatywne emocje. Być może to się wydaje takie trochę dziwne, jak można mówić o motywowaniu się w kryzysie, ale może zaproponuję w takim razie takie proste ćwiczenie, żebyście sobie przypomnieli taką sytuację ze swojego życia, kiedy mieliście takie poczucie, że urośliście, że staliście się mądrzejsi, lepsi, silniejsi, bardziej odpowiedzialni. Co to były za sytuacje, kiedy takiego większego dystansu nabieramy do życia? Kiedy pracuję z klientami albo szkoleniowo, albo coachingowo, to bardzo często pojawia się refleksja, rzeczywiście to był kryzys. Więc to są sytuacje, które są w sposób naturalny wpisane w nasze życie. Mamy przecież takie kryzysy rozwojowe związane z ukończeniem studiów, właśnie z wyprowadzeniem się z rodzinnego domu, z zawarciem związku małżeńskiego. I myślę, że tego nie unikniemy. Tylko bardzo istotne jest to, w jaki sposób na kryzys reaguje, jak się do tego przygotowujemy, jaki mamy do tego stosunek. W twardości psychicznej, którą się znajduje, czy może tak, ludzi twardych odróżnia właśnie takie specyficzne podejście do trudnych sytuacji, których widzą oni je jako wyzwanie, a nie jako zagrożenie. Ludzie słabi zastanawiają się, jak mogą stracić na zmianie, jak mogą się zabezpieczyć, jak mogą utrzymać stan obecny. Natomiast ludzie, którzy są silni, którzy sobie z kryzysami dobrze radzą, zastanawiają się na tym, jak na zmianie mogą skorzystać. To jest ta zasadnicza różnica. Co się dobrego w wyniku zmiany może wydarzyć, czego mogę się nauczyć, jakich pozytywnych konsekwencji mogę doświadczyć. Pomimo tych wszystkich negatywnych emocji, które są naturalne i które będą się w naszym życiu pojawiać. W związku z tym kryzysem mamy takie pytanie od radiosłuchacza, który nawiązuje właśnie do tego kryzysu. Konkretne pytania, może problem. Już ci cytuję. Wyobraźmy sobie człowieka, który wyjeżdżający wpada w depresję. Nie ma przyjaciół, jego marzenia pozostały marzeniami. Przyszłość ta wymarzona wydaje się mało realna. Jak się zmotywować? Jak, innymi słowy, czy człowiek mieszkający gdzieś bardzo daleko od najbliższych, będący sam, jest w stanie odnaleźć i okryć siłę tego, co wcześniej sobie wymarzył? To ja może nawiążę do tego, co mówiła na początku Beata, że bardzo istotne znaczenie ma to, co my myślimy. Bo to pytanie, dlaczego ta osoba sądzi, że marzenia zostały pogrzebane, że to jest niemożliwe, że wydarzy się coś dobrego, to przecież jakoś w głowie tej osoby. To jest bardzo istotne, żeby umieć odróżniać swoje myśli od rzeczywistości. To może jest zaskakujące, co powiem, ale my decydujemy o tym, na czym koncentrujemy swoją uwagę. I to właśnie różni pesymistów od optymistów, bo nie różni ich liczba pozytywnych czy negatywnych zdarzeń. Ona jest taka sama. Tylko optymista to jest ta osoba, która koncentruje swoją uwagę na pozytywnych aspektach sytuacji. Jeśli będąc gdzieś tam daleko, w samotności, mając takie poczucie, że niewiele się wokół nas dzieje, jeśli koncentrujemy się właśnie na tym wszystkim negatywnym, to na pewno będziemy czuć się źle. Pytanie, na czym pozytywnym można się skoncentrować w tej sytuacji. I to jest jeden aspekt. To jest aspekt pracy związanej z własnymi przekonaniami, z tym, co myślimy o sobie w danej sytuacji i co myślimy o otaczającym świecie, o świecie, co myślimy o przyszłości. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz również to jest bardzo istotne wsparcie społeczne.
To się pojawia właśnie w pytaniu słuchacza, że został sam. No to trzeba sobie tego wsparcia społecznego jak najbardziej dostarczyć. Trzeba wyjść z domu, trzeba spotkać się z ludźmi, bo jak będziemy w domu siedzieć i się zamartwiać, to się na pewno nie wydarzy. Więc pytanie, takie coachingowe pytanie, co mogę w tej sytuacji zrobić, żeby poczuć się lepiej? Oczywiście byłabym tu też bardzo ostrożna i nie powiem na pewno, że samodzielnie można sobie poradzić z depresją. To jest pytanie, jak daleko zaszła sytuacja, jak bardzo ta osoba źle się czuje. Bo jeśli czuje się bardzo źle, jeśli to długo trwa, to myślę, że trzeba po prostu poszukać wsparcia, być może profesjonalnego wsparcia na zewnątrz. Natomiast jeśli to jest taki smutek, tęsknota, to są takie umiarkowane, negatywne emocje, no to trzeba zadać sobie pytanie, co zrobić, żeby pojawiły się pozytywne. Bo to jest kwestia wyboru w dużej mierze. Badania mówią tak, że żeby taki mieć ogólny bilans, żeby móc powiedzieć, że czuję się szczęśliwy, to muszą przypadać co najmniej 3 pozytywne emocje na 1 negatywną. No i pytanie, jak sobie tych pozytywnych emocji dostarczać. Ja mam taką swoją prostą metodę, może to zabrzmi trochę pompatycznie, ale rzeczywiście tak robię, że codziennie staram się zastanawiać nad tym, za co mogę być wdzięczna. Może tak zakończę tą moją wypowiedź. Ja mam takie pytanie, czy podsumowanie, czy może być tak, że ten człowiek może sobie jakiś znaleźć cel, do którego dążyć, czy to może w jakiś sposób mu pomóc z tego wyjść? Jak najbardziej. Ja bardzo lubię takie powiedzenie, że sukces nie zależy od tego, jak wiatr zawieje, tylko od tego, jak postawisz żagle. Więc myślę, że to jest kluczowa rzecz, żeby postawić sobie cel, żeby mieć do czego dążyć, bo to uporządkuje, ukierunkuje działania, ale też ukierunkuje właśnie uwagę tej osoby. A powiedz mi, Marzeno, jak radzić sobie z przeszkodami, by osiągnąć zamierzone cele? Bo no, w życiu jest tak, że no, coś sobie wymarzyliśmy, coś byśmy chcieli do czegoś dojść, ale no, niestety życie to nie jest bajka i życie nam kłody pod nogi rzuca. Ja myślę, że przeszkody to jest bardzo szerokie pojęcie i musielibyśmy tu uściślić, o jakich przeszkodach mówimy. Natomiast gdybym miała próbować dać jakąś uniwersalną radę, choć staramy się tego nie robić, to przede wszystkim przygotować się na to, że one będą. Ostatnio ktoś mnie pytał o to, jak sobie radzić z depresją powakacyjną, ponieważ zbliża się okres wakacji. I powiedziałam tak, że przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że prawie wszyscy tego doświadczają i że nie jest to nic szczególnego. Trzeba sobie dać czas, być może trzeba sobie trochę dać więcej luzu na rozruch po powrocie z wakacji, ale przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że to po prostu będzie. Negatywne emocje w życiu towarzyszą, one są nam bardzo potrzebne. Są takie ciekawe badania, które pokazują, czym różnią się ludzie zdrowi psychicznie od pacjentów w szpitali psychiatrycznych w tym zakresie. I cóż się okazuje, że różnią się zasadniczo jedną rzeczą, że ci zdrowi psychicznie zdecydowanie lepiej tolerują swoje własne emocje, akceptują je, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Myślę, że ta akceptacja to jest taki punkt wyjścia. A potem pytanie już, o jakich przeszkodach mówimy. No to powiedz mi, może mi doradzisz, jak sobie poradzić z nadchodzącą sesją? To jest przeszkoda? Ja myślę, że to jest droga do celu. No i widzisz, i właśnie to jest to charakterystyczne postrzeganie sytuacji. Sesja to niewątpliwie jest coś, co dla większości ludzi wiąże się z jakimś napięciem, z jakimiś negatywnymi emocjami. Natomiast tutaj też warto sobie zdać sprawę z tego, że ta reakcja stresowa, która się pojawia przy okazji sesji, która pojawia się przy okazji różnych trudnych wydarzeń w naszym życiu, to wbrew takiemu powszechnemu i ogólnemu trendowi, powiem tak, to jest coś fantastycznego. Reakcja stresowa to jest coś, co nas uzdalnia do życia, coś, co nas uzdalnia do mierzenia się z tymi przeciwnościami. I warto dokładnie w ten sposób o tym myśleć. W swoim świetnym wykładzie Kelly McGonigal, który można zobaczyć na TED.com, mówi, że u ludzi, którzy doświadczają wielu przeszkód,
wielu negatywnych doświadczeń, doświadczają dużo stresu, prawdopodobieństwo zgonu wzrasta o 43%, ale co ciekawe, wzrasta tylko u tych, którzy uważają, że stres im szkodzi. Natomiast ci, którzy stresują się dużo, ale uważają, że ten stres ich uzdalnia do działania, prawdopodobieństwo ich zachorowania i śmierci jest jeszcze mniejsze niż u ludzi, którzy doświadczają stosunkowo niewiele stresu. Myślę, że to daje do myślenia. Ja bym powiedział w ten sposób, że z punktu widzenia twojego jako wykładowcy akademickiego ten stres twój jest mniejszy niż z punktu widzenia mnie jako studenta, który musi... Świetna puenta. Tak. Ale zobaczysz, że potwierdzasz dokładnie to, od czego zaczęłam, że to jest niezwykle subiektywne. Tak, tak. Ale jeszcze mogę ci powiedzieć, że mój wykładowca akurat z procesów psychicznych z zarządzaniem właśnie podchodzi w ten sposób podobny do ciebie, że te emocje negatywne, jakim są niewątpliwie jest stres, w gruncie rzeczy pomagają, przeradzają się z emocjami pozytywnymi i dają motywację do zdania. Jak najbardziej. To posłuchajmy może Dorotki Miśkiewicz w utworze Aksamit i za chwilę wrócimy do dalszej rozmowy. Thank you.
teraz wracamy do pytania, które padło. Co to takiego jest flow? Flow często w języku polskim używane niestety w wersji anglojęzycznej, bo tłumaczone na przepływ no niewiele nam mówi, to jest całkowite pochłonięcie wykonywanym zadaniem czy też czynnością tak głęboko, że świat naokoło przestaje istnieć. Podejrzewam, że my teraz z Marzeną mamy flow, bo się całkowicie koncentrujemy tutaj na audycji radiowej. Podejrzewam, że osoby, które uwielbiają czytać książkę, bardzo często doświadczają flow. Flow można doświadczać w różnych obszarach życia, bardzo często w pracy, co wydawałoby się może dziwne, w nauce, ale i w aktywnym wypoczynku. Czyli flow to jest takie doświadczenie określone w czasie, ograniczone też w czasie. Nie, jeżeli ktoś mówi, że ma nieustający flow, to nie do końca jest to, o czym mówi profesor Csikszentmihalyi, czyli twórca właśnie teorii flow. I myślę, że jest to na tyle doświadczenie satysfakcjonujące, mówi się, że autoteliczne, czyli jest celem samym w sobie, że chcemy je powtarzać. To jest coś, taka czynność, w której się całkowicie zatracamy. Mam nadzieję, że każdy sobie może teraz mógł odnaleźć, gdzie właśnie tego flowu doświadczał w swoim życiu. Czasem to jest tak, że to nie jest takie bardzo duże, fantastyczne uniesienie, tylko w ciągu naszego życia doświadczamy też tak zwane mikroflowy, czyli rzeczywiście takie doświadczenia, gdzie zatraca nam się czas. Czytamy jakiś artykuł, nie wiem, wchodzimy na Facebook, bo też to pewnie się często zdarza ludziom i nagle patrzą, kurczę, myśleliśmy, że minęło 5 minut, tu minęły 3 godziny. Także podejrzewam, że to był właśnie flow. Byłem na twoim wykładzie, jeżeli chodzi o rozwój potencjału pracowników, który dotyczył psychologii pozytywnej. Na tym wykładzie właśnie omawiałaś ten flow taki typowo, jeżeli chodzi o pozytywne, taki może nazwijmy to odlot w pracy. Bardzo ciekawie opowiadałaś właśnie o tych, powiedzmy, jakby to nazwać, z czynnościach, które muszą wystąpić, żeby taki flow powstał. Tak, no można to powiedzieć, może nazwać jako uwarunkowania flow, tak? Czyli co musimy zrobić, żeby doświadczyć tego flow. Ja zajmuję się badaniami naukowymi na temat flow w pracy, stąd też właśnie ten zresztą też jestem kierownikiem studiów podyplomowych z psychologii pozytywnej, rozwój potencjału pracowników i tam pracujemy na takich tematach i żeby doświadczyć flow w pracy, to na pewno trzeba zadbać o zadanie, które jest wyzwaniem. Czyli to zadanie nie może być dla nas za bardzo stresujące, wysoko powyżej naszych umiejętności, nie może być też poniżej naszych umiejętności. Pracownik, który ma zadanie rutynowe, w którym czuje, że nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości, często się nudzi w pracy. Natomiast zadanie, które ma dostosowane do swoich umiejętności, nawet leciutko wykraczające poza te umiejętności, jest właśnie takim zadaniem, w którym ma szansę doświadczyć flow. Jeżeli to zadanie jest za trudne, to przeżywa duży stres, obciążenie, więc jest to jeden z takich głównych, można by powiedzieć, czynników, które jeżeli spełnimy, to mamy szansę na doświadczenie flow. No dosyć też ważne jest to, co też potwierdzają moje wstępne badania doktorskie, żeby cel, który realizujemy, był dla nas ważny. Żebyśmy wiedzieli, w którą stronę idziemy, ale żebyśmy nie koncentrowali się nadmiernie na tym, dokąd idziemy, tylko na tej czynności jakby dojścia do celu. Czyli porównując to może z metaforą wspinania się na górę, idę na szczyt, wiem, że chcę dojść na ten szczyt, ale nie koncentruję się na tym, jak będzie fajnie, jak już będę na szczycie, tylko całkowicie angażuję się w właśnie tą wspinaczkę. I obserwując postępy w realizacji w drodze do celu, to jest też coś, co podtrzymuje mój flow. Bardzo ważna jest koncentracja na wykonywanej czynności, więc często w pracy mamy utrudnione przeżywanie flow z tego względu, że no co chwila mamy różne czynniki zakłócające i wtedy można powiedzieć, że flow się urywa. Oczywiście mamy szansę, żeby rzeczywiście do tego powrócić, natomiast koncentracja to jest coś, o co też powinniśmy zadbać, jeżeli chcemy doświadczać flow. Chociaż nie
Są też zagrożenia flow i nie możemy jednoznacznie mówić, że jest to bardzo pozytywne doświadczenie, ale to może o tym w innym czasie. Jeszcze zapamiętałem z Twojego wykładu, żeby pracownik nie stracił tego flow, tej motywacji, a to też pewnie dotyczy naszego życia codziennego, to musi nastąpić jakaś informacja zwrotna. I czy to jest równie ważne w naszym życiu osobistym i w tym flow naszym, które mamy na przykład niekoniecznie związane z pracą, czy to tylko dotyczy tego flow pracy? Nie, jak najbardziej. To jest warunek, który powinien być też spełniony w każdym przypadku, jeżeli chodzi o doświadczenie flow, czy też doświadczenie przepływu zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. I często jest tak, że tych informacji zwrotnych nie dostarcza nam druga osoba. Nie mamy takiej informacji o postępach w realizacji celu i powinniśmy sami na to zwracać uwagę. I to też jest bardzo ważne w kontekście motywacji, bo flow jest takim zjawiskiem, w które można powiedzieć, że jest związane z motywacją wewnętrzną, czyli wykonujemy daną czynność ze względu na to, że ona nas cieszy, że ona nas rozwija, nie potrzebujemy jakichś zewnętrznych nagród w związku z tym. I wtedy, kiedy zadbamy o to, żeby docenić nawet samego siebie, jeżeli nie mamy takiej informacji z zewnątrz, żeby zwrócić uwagę na postępy w wykonywaniu danej czynności, to jest też coś, co może nam pomóc w doświadczeniu flow. Tak jak mówiłam, to może być też w życiu osobistym, niezależnie od tego, czy to jest praca, czy nie. Mówiłaś przed chwilą o tej wewnętrznej sile. Czy mogłabyś nam coś opowiedzieć więcej, co to jest ta taka wewnętrzna siła i co tej wewnętrznej sile szkodzi? Wewnętrzna siła, miałam na myśli może bardziej taką wewnętrzną motywację, ale rzeczywiście można to porównać jak najbardziej do wewnętrznej siły. Wewnętrzna motywacja, czyli tak jak mówiłam, wykonywanie danej czynności ze względu na to, że ona nas, samo wykonywanie nam dostarcza radości, robimy coś ze względu na to, że nas to cieszy, że nas to rozwija, że nas to ciekawi. Swego czasu było bardzo dużo badań poświęconych temu, że nagrody mogą zniszczyć tą wewnętrzną siłę. Natomiast okazuje się, że nie każde nagrody. Bardzo ważne jest, jeżeli na przykład nagradzamy pracowników, do tego się teraz odniosę, żeby nagrody były powiązane z jakością pracy. Czyli nie nagradzajmy pracowników tylko za to, że mają zrobić jakieś zadanie, bo nie będą robić tylko to ze względu na nagrodę, ale nagradzajmy wiążąc jakby z jakością pracy. Tu też przypomina mi się, bo to jest wiedza, którą można wykorzystać w każdym obszarze życia. Podam przykład z mojego życia osobistego i motywowania córki do sprzątania. Córka ma 6,5 roku i generalnie chyba jak, no nie wiem, szczerze mówiąc nie znam dzieci, które lubią sprzątać. Może są takie obszary, w które rzeczywiście dobrze się czuje. Natomiast trzeba ją dosyć często motywować do sprzątania. I wykorzystywanie tej siły polega raczej na tym, że zadanie, które dana osoba spostrzega jako przykre, jako nieprzyjemne, staramy się przekształcić w taki sposób, żeby było dla nas zadowalające. Czyli starać się na przykład zrobić ze sprzątania zabawę. I myślę, że to jest ta wewnętrzna siła, która naprawdę potem bardzo fajnie procentuje, bo robimy coś, co sprawia nam dużą radość. Oczywiście łatwo jest powiedzieć, trudniej jest zrobić, bo to wymaga kreatywności. My ostatnio z córką bawiłyśmy się w sprzątanie kolorami, gdzie ona wybierała sobie kolor na belek, jakim będzie się zajmować, z jakiego będzie wycierać kurza. Potem bawiłyśmy się w losowanie karteczek, gdzie na każdej karteczce była jakaś drobna czynność do posprzątania. I rzeczywiście taka zabawa całkowicie jakby zmienia tutaj spojrzenie. Więc myślę, że to jest ważne, żeby może zmienić znowu sposób myślenia.
A czy mogłabyś zaproponować naszym słuchaczom jakieś ćwiczenie, które by mogli wykonać dotyczące flow podczas przerwy na słuchania utworu muzycznego, które mogłoby im pokazać? Ja przede wszystkim zachęcam do tego, żeby może poszukać sobie w swoim doświadczeniu, w swoim życiu takich czynności, czy też takich doświadczeń, w których mogliby powiedzieć, że odczuwali flow. I zastanowienie się nad tym, co takiego tam było, co takiego stało się, jakie były warunki, żeby, że ten flow właśnie powstał. Bo tu, tak jak często powtarzam, psychologia nie jest nauką zero-jedynkową, opiera się na pewnym prawdopodobieństwie. I książkę też pisałyśmy w ten sposób, żeby każdy sam sobie odkrywał, bazując oczywiście na wynikach badań naukowych. Więc zachęcam do tego, żeby każdy, czy też osoby chętne, zastanowiły się nad tym, kiedy doświadczyły flow, co doprowadziło do tego, i zastanowiły się, czy to, o czym mówiłam, to rzeczywiście jest to, co sprawdza się w ich życiu. Czyli powtórzę, czy ten cel, który realizowali, był dla nich subiektywnie ważny, czy był jasno określony, czy wiedzieli, w którą stronę mają iść, czy odnajdywali informacje zwrotne, czyli czy te postępy w drodze do celu to było coś, co powodowało, że ten flow trwał, czy w trakcie wykonywania tego zadania mieli całkowitą koncentrację na wykonywanej czynności, i czy doświadczali takiej transformacji czasu, bo to jest też coś, co jest ciekawego, o czym mówiłam, że czas bardzo szybko płynął albo wręcz zatrzymywał się. Czas zwalnia albo przyspiesza. Także zapraszam do takiej refleksji nad tym. A ja dam wam trochę czasu, żebyście się nad tym zastanowili, i poprosimy pod numer infolinii Gadu Gadu 409 470 45 informacje, jak często miewacie takie flow, czego one dotyczy i czy w ogóle takie miewacie.
409 470 45 to infolinia Gadu Gadu innego radia. Czekamy na Wasze refleksje dotyczące flow, jak często osiągaliście i czego on dotyczył. A my wróćmy, Beato, do flow i do pozytywnych stron flow. Tak jak wspominałam, flow jest takim doświadczeniem, w którym mamy bardzo dużą energię do działania i świetnie by było, ja też jestem bardzo silnym zwolennikiem wyzwalania i wzbudzania w sobie i w innych, jeżeli jest to możliwe, motywacji wewnętrznej, gdybyśmy właśnie na tej chwili opierali swoje działania, a nie kierowali się tylko kijem i marchewką, bo tak dosyć to się właśnie mówi, że motywację można pracować tylko poprzez karę lub też nagrody, czy poprzez stymulowanie takie negatywne lub pozytywne. I flow ma bardzo wiele pozytywnych stron, ma też negatywne. Natomiast jeżeli chodzi o te pozytywne, to na pewno wyzwala nam się bardzo duża kreatywność. Osoby, które są we flow, bardzo często wytrwale pracują, czy też wytrwale angażują się w dane działanie. No i bardzo często doświadczamy bardzo pozytywnych emocji, które też rozszerzają nasz umysł, poszerzają elastyczność myślenia. Także rzeczywiście, jeżeli chodzi o te pozytywne strony, jest ich sporo. A co z negatywnymi stronami? Bo flow jest fajny, ale no flow ma też zagrożenia. Jak najbardziej. I też warto o tym pamiętać. Nawet sam Csikszentmihalyi o tym pisał w książce Przepływ, że flow nie może być jednoznacznie traktowane jako coś pozytywnego, tylko może też mieć swoje zagrożenia. Takich zagrożeń jest to, że możemy mieć tendencję do nadmiernego angażowania się w te czynności, które dostarczają nam flow, zaniedbywaniem innych. I na przykładzie życia zawodowego może być tak, że jeżeli ktoś bardzo angażuje się w swoją pracę, jest pasjonatem pracy, zapomina o potrzebie odpoczynku, zapomina też o potrzebie bycia z bliskimi i nawiązywania, podtrzymywania tych więzi. Nie jest to... Flow na pewno nie jest czynnością, czy też doświadczeniem, które jednoznacznie zawsze prowadzi do takich negatywnych zjawisk, z tego względu, że tutaj wiele innych czynników jeszcze się na to nakłada. Na pewno większą tendencję do wpadania w takie pułapki flow mają osoby, które cierpią na deficyt flow w innych obszarach życia. Przykładowo komuś właśnie nie udaje się za bardzo w życiu osobistym, nie jest szczęśliwy, nie spełnia się związku, poszukuje tych doświadczeń pozytywnych w innym obszarze życia. Więc to bardzo ważne jest, żeby zadbać o tą równowagę. Co jeszcze na badania i co jeszcze widać w praktyce, że czasem flow może doprowadzać do nadmiernego angażowania się w te czynności, nawet z zagrożeniem swojego życia i zdrowia. Były takie ciekawe doniesienia, że osoby, które pływały na windsurfingu, miały połamane żebra i całkowicie lekceważyły swoje zdrowie, pływając dalej. I to też dosyć często spotykam się z takimi doniesieniami i z takimi wypowiedziami osób, które pomimo tego, że naprawdę mają poważne uszczerbki na zdrowiu, na tyle się angażują w dane czynności, że konsekwentnie realizują dane zadanie, daną czynność, która no, potem długofalowo może przynieść negatywne skutki. Ja mam takie, powiedzmy, doświadczenia własne życiowe, jeżeli chodzi o te zagrożenia flow. To dla mnie takim zagrożeniem osobiście są gry internetowe. Szczególnie te gry sieciowe, bo miałem taką sytuację, że no zafascynowałem się taką grą i właśnie przychodząc z pracy włączałem komputer, grałem nieraz przez, nie wiem, 5, 6, 7 godzin, chodząc spać nad ranem, czy na przykład godzinę, dwie godziny przed pracą, dopiero chwilkę położyłem się spać i szedłem do pracy. To dla mnie to takie właśnie zbyt duże zagrożenie flow. Dokładnie, dokładnie. Często jest tak, że gry komputerowe są tworzone
dlatego, żeby doświadczać tego flow, tego właśnie doświadczenia przepływu. I może być to związane też i może prowadzić też do uzależnień. Tylko tak jak mówiłam, uzależnić się można od wielu rzeczy. Można się uzależnić od seksu, od alkoholu, od internetu, od telefonu. I na to wpływają jeszcze bardzo wiele innych czynników. Tak naprawdę dopiero teraz zaczynają się badania na temat właśnie tak zwanej ciemnej strony flow, więc nie mogę tu jednoznacznie powiedzieć, jakie są te inne czynniki, ale myślę, że zawsze warto mieć to też na uwadze. A czy masz jakieś doświadczenia, czy są jakieś badania, jak walczyć z tymi zagrożeniami, jak nie wpaść w takie negatywne flow, jak to zauważyć wcześniej, bo często dotyczy to nie tyle nas osobiście, co naszych dzieci, i jak to w porę zauważyć i zareagować, w jaki sposób? Na pewno nie jest to łatwe, bo często jest tak, że jakby nie chcemy nawet tego zauważyć. Natomiast to jest kwestia świadomości, na to, co mówią nam inne osoby. I myślę, że sporo też pisałyśmy o tym w książce, że czasem jest tak, że na pewnym etapie zmiany, gdzie wszyscy widzą, że powinniśmy coś zmienić, my nie do końca dostrzegamy tego, że powinniśmy to zmienić. I często wręcz rodzi się w nas taki bunt, no jak to, przecież niemożliwe, że ja mam jakiś problem. To jest bardzo trudna zmiana, bardzo trudny etap zmiany, który czasem powoduje, że bardzo długo tkwimy w tym etapie. Natomiast na ten temat jeszcze troszkę powie Marzena, więc myślę, że tutaj jakąś odpowiedź też znajdziemy szerszą. To ja jeszcze podzielę się z informacjami odnośnie swojego flow od naszych radiosłuchaczy. Jedna z nich to moje doświadczenie flow, to na przykład kiedy słucham muzyki, a coraz częściej kiedy prowadzę audycje radiowe. To moja koleżanka, która, mogę potwierdzić, popada w takie flow, że mając na przykład do dyspozycji 2 godziny, planując audycję, zdarza się grać 3 i więcej godzin. Potwierdzam, ma Kasia takie flow. Jeśli chodzi o kolejnego radiosłuchacza, zdefiniowane flow osiągnąłem w trakcie organizacji, a później prowadzenia autorskiego programu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Placówka powstała w Koszalinie na bazie mojego autorskiego projektu Absolutnej Determinacji. To był czas, kiedy nie patrzyłem na zegarek, lecz dążyłem wraz z grupą współpracowników do osiągnięcia celu. Wspaniałe czasy i wielka radość z tego, że uratowaliśmy kilka osób. Pozdrawiam. Posłuchajmy Julii Marcel i za chwilę wrócimy znowu do rozmowy. Was
zamyślony. Patrzysz w swoją dal, gdybyś
409 470 45 to infolinia Gadu Gadu Innego Radia, a my wracamy do audycji z Beatą Wolfilgel i Marzeną Jankowską. Mamy tutaj pytanie od radiosłuchaczki. Jak uważasz, co takiego zmieniło się w nas, we współczesnym człowieku, że coraz częściej korzystamy z poradników, coachingu czy z warsztatów rozwijających tak zwane umiejętności miękkie, podczas gdy wydaje mi się, że jakiś czas temu człowiek osiągnął podobny efekt poprzez głęboką refleksję nad sobą, swoim działaniem i ze swojego doświadczenia życiowego? Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie, takie z pogranicza psychologii i socjologii. Myślę, że nie chodzi o to, co się zmieniło w współczesnym człowieku, tylko bardziej o to, co się zmieniło we współczesnym świecie. Ponoć zmieniło się w ciągu ostatnich 100 lat więcej niż w ciągu ostatnich 2000. I myślę, że to jest, że samo to w sobie jest zasadniczą zmianą. Dzieje się coraz więcej, żyjemy coraz szybciej i chyba po prostu mamy coraz mniej czasu na tą głęboką refleksję. A poza tym mam takie wrażenie, że chyba po prostu coraz więcej musimy ogarnąć. I wiele osób sobie z tym nie radzi albo radzi sobie słabo. Dlatego ludzie korzystają z poradników, coachingów czy warsztatów. Ale myślę też, że taka prozaiczna przyczyna jest taka, że po prostu przybywa nam wiedzy. Mamy coraz więcej badań, to są coraz lepsze badania, mamy coraz lepsze metody, możemy wręcz zajrzeć do mózgu człowieka i to jest wiedza, z której można korzystać. Zastanawiam się, czy w tym pytaniu jest zaszyta jakiś negatywny stosunek do warsztatów, coachingu czy poradników. Mam nadzieję, że nie. Ja jeszcze chciałbym, Marzeno, nawiązać do tego pytania o zmiany, co mówiła Beata, że więcej się wypowiesz na ten temat, bo to dotyczy jakiegoś twoich badań. Jak to jest z tymi zmianami? Czy my lubimy się zmieniać? Czy to łatwo się tak nam zmienić? No to może odpowiadając na twoje pytanie, ja przytoczę kilka statystyk, wiele mówiących. Otóż okazuje się, że 1/4 ludzi łamie swoje noworoczne postanowienia, uwaga, w pierwszym tygodniu nowego roku, a 60% z nas w ciągu 6 miesięcy. Co więcej, przeciętny człowiek przyjmuje to samo noworoczne postanowienie 10 razy bez powodzenia. A inne badania mówią o tym, że 99% tych osób, którzy dzięki diecie tracą na wadze, odzyskuje ją i to ze znaczną nawiązką. Myślę, że te statystyki pokazują, że ze zmianami jest bardzo trudno i że my jednak się zmieniać nie lubimy. Bo zmiana jest trudna i zmiana wiąże się z dyskomfortem. To jest takie bardzo modne powiedzenie ostatnio, że trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu. Ale myślę, że ono jest obrazowe i trafne. Czasami nam jest lepiej siedzieć w jakimś dobrze znanym miejscu, trochę nas boli, trochę nas kłuje, ale w sumie jeszcze nie kłuje nas tak bardzo, żeby pójść dalej, żeby zobaczyć, co tam jest na horyzoncie, bo to jest nieznane. A dobra zmiana musi przebiegać w kilku dobrze określonych fazach. I to też nie jest tak, że my przechodzimy przez te fazy kolejno, tylko bardzo często wracamy do poprzednich, albo niektóre z nich przeskakujemy, znowu wracamy. Natomiast właśnie nawiązując do pytania słuchaczki, te fazy są dosyć jasno określone i one zostały bardzo dobrze zbadane. I to, co mówiła Beata, odpowiadając na twoje poprzednie pytanie, że jest taki bardzo trudny etap zmiany, to się nazywa faza przedrefleksyjna, kiedy my jeszcze nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mamy problem, albo nie chcemy sobie zdawać z tego sprawy. I najczęściej źródłem informacji o tym problemie są inni ludzie, którzy mówią, że coś jest nie tak.
na przykład szef, który mówi, słuchaj, ostatnio nie wyglądasz najlepiej, kiedy przychodzisz do pracy. Okazuje się, że nie wyglądasz najlepiej, bo do pierwszej czy drugiej grasz w gry komputerowe. Więc to jest rzeczywiście bardzo trudny etap i tutaj się trzeba otworzyć na informacje zwrotne ze środowiska, żeby móc pójść dalej. Ale do zmiany jeszcze długa droga. Bo kolejna faza to jest taka faza, kiedy my dopiero stajemy się gotowi na zmiany, kiedy otwieramy się na te informacje płynące od ludzi nam bliskich, ale jeszcze czujemy się bezsilni. Jeszcze mamy takie poczucie odrętwienia, jeszcze trudno nam sobie wyobrazić, że jesteśmy w stanie tak naprawdę tego dokonać. To jak się tak dzielimy doświadczeniami z własnego życia, to ja się czymś podzielę. Moi bliscy wszyscy o tym wiedzą, to nie będzie niespodzianka. Ja jestem strasznym bałaganiarzem. Możecie teraz sobie pomyśleć o takiej swojej wadzie, którą chcielibyście zmienić i zastanówcie się, co tam jest po drugiej stronie. Po drugiej stronie mojego bałaganiarza jest pedant. Kiedy ja myślałam o sobie kiedyś jako o pedancie, to ogarniało mnie przerażenie, znaczy w tej fazie właśnie stawania się gotowym do zmian, bo myślałam sobie, to jest absolutnie niemożliwe. Przecież ja mój bałaganizm pielęgnowałam przez tyle lat, że przecież to jest niemożliwe. Co się wydarzy za 5, za 10 lat, jeśli ja się nie zmienię? Jeśli co będzie za 10 lat, jeśli to się w tym obszarze, co będzie ze mną, to co się stanie z moimi relacjami społecznymi, co będzie w mojej pracy, gdzie ja będę wtedy? No i być może uda wam się przejść wtedy do fazy kolejnej. To już jest faza przygotowania. Już jesteśmy gotowi do zmiany. I to jest bardzo ważny element, który jest bardzo często kompletnie niebrany pod uwagę. Że do zmiany się trzeba bardzo dobrze przygotować. Taka zmiana, kiedy my sobie myślimy, od jutra nie palę, albo od jutra będę miała porządek, zwykle trwa 2 dni. Tak się po prostu nie da. Trzeba się przygotować, trzeba poinformować ludzi dookoła, że zamierzamy się zmienić. Trzeba się zastanowić, co takiego możemy dla siebie zrobić, żeby tą zmianę sobie maksymalnie ułatwić. A dopiero kolejna faza to jest faza zmieniania się. I tutaj problem polega na tym, że my bardzo często mylimy działanie ze zmianą. Działanie to nie jest zmiana. To jeszcze ciągle długa droga. Tutaj musimy zacząć praktykować nowe nawyki i zastąpić stare nawyki nowymi. Specjalista od zmiany, pan profesor Prochaska, mówi tak, że nasze nawyki to jak nasi kochankowie, nasi najlepsi przyjaciele. Bardzo trudno nam się z nimi rozstać, więc koniecznie musimy sobie stare, mało konstruktywne nawyki zastąpić nowymi. No i jest jeszcze jeden etap, mianowicie utrwalanie, zamrażanie zmiany. Czyli podtrzymywanie nie tylko samej zmiany, ale też wszystkich mechanizmów, które do tej zmiany doprowadziły. Jak miałam w swoim życiu taki etap, kiedy chciałam ograniczyć słodycze, to musiałam się nauczyć asertywności w wielu sytuacjach. Po prostu mówić nie, narażając się czasami na negatywne emocje. Na przykład mojej kochanej cioci Klarci z Ustronia, która przekazuje swoją miłość właśnie przez tuczenie i zastawę stołu wieloma pysznymi rzeczami i bardzo słodkimi rzeczami. Więc ta ostatnia faza to jest podtrzymywanie tych mechanizmów, czyli cały czas jestem asertywna. Nie tylko nie jem słodyczy, ale cały czas uczę się być coraz lepsza w tym odmawianiu. Więc jak widać, to jest proces. Tak jak automotywacja jest procesem, tak zmiana jest procesem. I warto poznać mechanizmy, które na każdym etapie zmiany nam pomagają i te, które nam przeszkadzają. I zastanowić się, jak sobie z nimi jak najlepiej poradzić. Właściwie chyba odpowiedziałaś już częściowo na moje kolejne pytanie, które miało brzmieć, co trzeba zrobić, by skutecznie przeprowadzić tę zmianę. Mhm. Czy to już te etapy to jest całkowicie odpowiedź, bo częściowo na pewno to, co przedstawiałaś przed chwilką, jest odpowiedzią, ale czy coś jeszcze do tego można by było dodać? Myślę, że można by tutaj powiedzieć o takich najczęściej spotykanych pułapkach dobrej zmiany. Ja myślę, że pierwsza z nich to jest próba bazowania na swojej silnej woli. To się słuchaczom może wydawać paradoksalne, jak to przecież zmiana zależy od silnej woli. Oczywiście ona jest bardzo ważna, natomiast bazowanie na niej prowadzi wprost do porażki. To jest właśnie to, że ja sobie poradzę, jestem silna,
i mimo tego, że mam w domu słodycze, to nie będę ich jeść. To nie jest dobra droga. Zdecydowanie lepszą drogą jest wyprostować sobie ścieżkę, czyli jak najbardziej pomóc sobie i poprosić środowisko, poprosić najbliższe osoby o to, żeby nam pomogły. Myślę, że można tutaj, mogę przytoczyć bardzo ciekawy eksperyment o kinomaniakach, którzy przed sesją dostali kubełki z popcornem. Jedna grupa dostała bardzo duży kubeł z popcornem, taki duży, który wręcz przekraczał możliwości zapełnienia ludzkiego żołądka. Natomiast druga grupa dostała jeszcze większe pudełko. Co więcej, ten popcorn był okropny. Był okropny w smaku, smakował jak styropian, ponieważ celowo został uprażony tydzień przed filmem. I co się okazało? Okazało się, że ci ludzie z drugiej grupy, którzy dostali jeszcze większy pojemnik z popcornem, sięgali do niego 21 razy częściej niż ci z grupy pierwszej. Pytanie brzmi, dlaczego? Jest tylko jedna odpowiedź. Tylko dlatego, że go mieli. Tylko dlatego, że było go więcej. Nie dlatego, że byli głodni, bo w pewnym momencie swój głód nasycili. Nie dlatego, że był dobry, bo był okropny. Po prostu dlatego, że był. I myślę, że to jest świetny przykład, co należy zrobić. No, na przykład należy pozbyć się tego, co nam w zmianie przeszkadza. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest ta zmiana. To znaczy, nam się wydaje, że my się zmienimy łatwo, że to jest proste. Otóż to nie jest proste i to niestety musi trochę zaboleć. Tanie zmiany, czyli takie mało bolesne zmiany, zwykle niewiele są warte i zwykle nie trwają zbyt długo. I jest jeszcze jedna rzecz. Pułapka robienia więcej tego samego. Jeśli się chcemy zmienić, no to musimy zacząć robić coś inaczej. Musimy się czegoś nowego nauczyć. Natomiast my bardzo często próbujemy starymi metodami dojść do czegoś nowego, dojść do swojego celu. Myślę, że to są takie trzy najczęściej występujące pułapki, które wpadamy i których należy unikać. Mam, Marzeno, odpowiedź od słuchaczki, której się zastanawiałaś w sprawie tego negatywnego stosunku do warsztatów. No więc słuchaczka odpowiada, że nie ma negatywnego stosunku do warsztatów, ale ma dość negatywny stosunek do takiej podstawy współczesnego człowieka, żeby mieć podane w pigułce gotowe, sprawdzone metody, co robić, jak żyć i tak dalej, bez konieczności samodzielności, która ją sobie którą ogromnie sobie ceni. Samodzielność, która objawia się również w pracy nad sobą. Mhm. No to super. Bardzo się cieszę, że tak jest. Myślę, że słuchaczka już nas trochę nawiązała do naszego kolejnego dzisiejszego tematu, czyli do twardości psychicznej, bo powiedziała o czymś, co mnie się skojarzyło z taką niezależnością, z takim właśnie byciem sobą, pomimo tego, co się dookoła dzieje i pomimo różnych nacisków społecznych, pomimo różnych oczekiwań społecznych. Mówiłaś, że prowadzisz badania i popularyzujesz wiedzę z zakresu właśnie tej twardości społecznej. A co to takiego, jakby można zdefiniować tą twardość społeczną? Co to takiego jest? Twardość psychiczną. Właściwie to musielibyśmy zacząć tutaj od początku. Mianowicie kiedyś w psychologii było tak, że badania i psychologowie koncentrowali się na chorobie, na tym, jak to stres nam szkodzi i jak negatywne wydarzenia w naszym życiu prowadzą do negatywnych konsekwencji. Tymczasem w pewnym momencie ktoś zauważył, że przecież jest cała rzesza ludzi, którzy doświadczają różnych negatywnych wydarzeń, doświadczają poważnego stresu, a jakoś specjalnie nie cierpią z tego powodu, wręcz nawet odnoszą jakieś osobiste korzyści. I tutaj zaczął się nurt psychologii pozytywnej i w tym nurcie właśnie mieszczą się badania nad twardością psychiczną. One się zaczęły w 1979 roku w Stanach Zjednoczonych w takim ogromnym przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym IBT, które zatrudniało 26 tysięcy pracowników. Kiedy te badania się rozpoczynały, a trwały 12 lat, to już wtedy wiadomo było, że mniej więcej za około 6 lat musi nastąpić restrukturyzacja tego miejsca pracy.
Więc menedżerowie staną przed potwornym wyzwaniem i prawdopodobnie przed ogromnym stresem. Można powiedzieć, że to taki naprawdę dla organizacji ogromny sztorm. Mnóstwo zmian, jednocześnie nacisk na coraz lepszą obsługę klienta. Także można sobie wyobrazić, że wymagało to właśnie dużej odporności. Wybrano badań 450 menedżerów, przepadano przez te 12 lat i co się okazało? Okazało się, że 2/3 z nich wyraźnie na tym, co się wydarzyło w IBT, stracili. Albo pogorszył się stawia, albo pogorszył się ich stan psychiczny, albo coś niedobrego wydarzyło się w ich życiu osobistym, w ich relacjach z ludźmi. Ale 1/3 poradziła sobie świetnie. I nie tylko poradziła sobie świetnie, nie tylko nie doświadczyła żadnych negatywnych zmian dla swojego zdrowia i dla swojej psychiki, ale wręcz ci ludzie skorzystali na tym, oni się rozwinęli. Jeśli zostali w tej firmie, to awansowali, mieli bardzo dobre wyniki pracy, a jeśli z firmy wypadli, to albo zaczęli realizować swoje marzenia, albo założyli swoje firmy, albo bardzo szybko odnaleźli się w nowej rzeczywistości. I naukowców interesowało właśnie to, co różni tą 1/3 od tych 2/3. No i zaczęli analizować te ogromne ilości danych, które zgromadzili przez ten czas. I co się okazało? Okazało się, że różnią ich zasadniczo 3 rzeczy. Po pierwsze, ci, którzy poradzili sobie nieźle, byli bardzo mocno zaangażowani w swoją pracę. Tak na 100%. Różniło ich zaangażowanie, ale nie tylko w tym sensie właśnie takiego bycia na 100%, chyba przeżywania flow w miejscu pracy i przy wykonywaniu zadań, ale to byli też ludzie, którzy mieli dużo innych obszarów swoich zainteresowań i dużo innych obszarów swojej aktywności. Czyli aktywnie działali w obszarze rodziny, mieli swoje hobby, działali w jakichś związkach wyznaniowych w kościele. Było tego bardzo dużo, a w związku z tym mieli też silną sieć wsparcia społecznego. Mieli kogo poprosić o pomoc, mieli z kim pogadać. To była pierwsza rzecz, zaangażowanie. Po drugie, ci odporni, charakteryzowało ich duże poczucie kontroli, właśnie ta niezależność. Takie przekonanie, że to ja mam zasadniczy wpływ na swoje życie. Że niezależnie od tego, co mi się w życiu przytrafi, to ja sobie poradzę, bo mam proaktywną postawę, bo mam wiele osób, z których pomocy mogę skorzystać. I ostatnia rzecz, bardzo specyficzny stosunek do zmian. No właśnie, postrzeganie zmian i kryzysów jako wyzwania, a nie jako zagrożenia. No i z tych 3 cech, jeśli one występują wspólnie i jeśli poziom tych 3 cech jest wysoki, to mówimy o twardości psychicznej. Tak słuchając ciebie, to widzę, że jakieś są cechy wspólne tej twardości psychicznej z automotywacją. Czy one są zdecydowanie. Czy jakieś one są w sposób powiązane? Tak, jak najbardziej. Dlatego, że osoby twarde psychicznie ogólnie są proaktywne. One są nastawione na działanie, na rozwiązywanie problemów. Myślę, że też to zaangażowanie bardzo mocno wiąże się z automotywacją. To są ludzie, którzy najczęściej są motywowani wewnętrznie. Ich cieszy to, co robią. Oni chcą czerpać z tego, co robią, przyjemność i chcą być w to zaangażowani, chcą być w tym dobrzy. I kiedy napotykają na swojej drodze przeszkody, to się nie zastanawiają, jak ja mogę na tym stracić, jak mogę się przed tym zabezpieczyć, tylko się zastanawiam, jak ja mogę z tego skorzystać, jak może skorzystać z tego moje środowisko. Ja bardzo lubię taką metaforę drzewa, która oddaje te 3 cechy twardości. Zaangażowanie to są korzenie. Im więcej mamy tych korzeni, im bardziej ten system korzeniowy jest rozbudowany, tym stabilniej stoi to drzewo.
Pień tego drzewa to jest właśnie poczucie kontroli. To jest to przekonanie, że cokolwiek w życiu mi się przytrafi, to ja sobie poradzę. No i są jeszcze gałęzie i liście. Liście, jak tylko wychodzi słońce, to one się w stronę tego słońca obracają i starają się jak najwięcej czerpać energii, a dodatkowo jeszcze w procesie fotosyntezy oddają tlen, który jest tak nam potrzebny, żeby żyć. I tak samo działają ludzie twardzi. Oni nie tylko zastanawiają się na tym, jak sami mogą na tym skorzystać, ale jak może skorzystać na tym ich najbliższe środowisko. To posłuchajmy teraz Meli Koteluk i za chwilę wracamy znowu do rozmowy. ...470-45 to gadu-gadu innego radia, a ja przypominam, że rozmawiamy z gośćmi specjalnego innego radia, Marzeną Jankowską i Beatą Wolfiger. Rozmowa dotyczy automotywacji i odkrywania w sobie siły do działania. Beato, ja bym chciał porozmawiać o nieprzyjemnych działaniach i w jaki sposób można zmienić te nieprzyjemne działania w działania dla nas satysfakcjonujące.
W takim razie ja zaproszę do powrotu do tego ćwiczenia, które proponowałam jakiś czas temu. Jeżeli słuchacze wykonali sobie to ćwiczenie, czyli zastanowili się, co takiego doprowadza ich do doświadczania flow, czy też co takiego jest czynnikiem powodującym, że dane zadanie, daną czynność wykonują z przyjemnością, bo tu można bardzo wiele pożytecznych wniosków z tego wyciągnąć. I porównując sobie z czynnością, której nie lubimy, właśnie zestawić i wyciągnąć wnioski, które mogą służyć do dalszej pracy. Ja robię to na kole, które no tutaj w radio trochę trudno przedstawić. Natomiast kiedy porównamy sobie dwa zadania, czyli po pierwsze zadanie, które wykonujemy z bardzo dużą przyjemnością, z drugim zadaniem, które wykonujemy z niechęcią, możemy zauważyć pewne różnice. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę przykładowo warunki doświadczania flow, warunki doświadczania przepływu, może na przykład okazać się, że te zadania w porównaniu ze sobą różnią się trudnością zadania. Czyli przykładowo zadanie, które dla nas jest nieprzyjemne, spostrzegamy jako bardzo trudne, jako wręcz wychodzące poza nasze możliwości. I można z tym pracować na bardzo różne sposoby. Tak jak mówiłyśmy, nie jesteśmy zwolennikami dawania rad, natomiast podam taki przykład z życia mojego klienta, który odkrył, że głównym takim czynnikiem, który doprowadza do tego, że ma niechęć do podjęcia nauki, była po pierwsze taka myśl, kurczę, muszę tyle materiałów zebrać, muszę iść do biblioteki, nie chcę mi się iść do tej biblioteki. I zabieranie się do nauki trwało bardzo długo, a wręcz powodował, to myślenie powodowało, że cały czas odwlekał to zadanie, aż do momentu, kiedy okazało się, że miał parę godzin okienek i wtedy wykorzystał ten czas na w bibliotece. Co tutaj się okazało? Wcale nie to zebranie materiałów w bibliotece nie okazało się takim trudnym, bo miał wszystko pod ręką. Dodatkowo miał z tego taką korzyść, że wiele osób tam się uczyło, co bardzo sprzyjało jego koncentracji, bo trudności w koncentracji to było coś kolejnego, co powodowało, że to zadanie z bardzo dużą niechęcią wykonywał. Także podsumowując, bardzo myślę, że takim wartościowym ćwiczeniem, do którego zachęcam, jest porównanie sobie, co doprowadza, że pewne czynniki, że pewne zadania robię z przyjemnością, a jakie czynniki powodują, że pewne zadania robię właśnie z niechęcią. I odnalezienie tego elementu może potem doprowadzić do tego, że możemy to zmienić. Nawiązując do Twojej wypowiedzi i tej koncentracji, to jakie są przyczyny braku naszej koncentracji? Czy coś badania na ten temat mówią? No, można by tu przytoczyć dosyć sporo na ten temat. Ja może się skupię na takich dwóch najważniejszych przyczynach. Po pierwsze, są to czynniki zakłócające z zewnątrz, a po drugie, są to tak zwane dystraktory wewnętrzne, czyli to, że my sami często mamy w głowie różne myśli, różne emocje, które powodują, że trudno nam jest się skoncentrować, bo zapewnienie sobie idealnego środowiska na zewnątrz, idealnych warunków do koncentracji często nie powoduje, że potrafimy się skoncentrować na przykład na nauce, na pracy, bo jeszcze mamy w głowie różne właśnie takie rzeczy, które nam przeszkadzają. I myślę, że z tym można pracować na bardzo różne sposoby. Jednym ze sposobów, częściowo teraz powiedziałam, jeżeli jest to czynnik zewnętrzny, udanie się do biblioteki, być może poproszenie domowników, żeby nie przeszkadzali nam w pracy, czy też w nauce, być może praca w słuchawkach, no to bardzo dużo różnych sposobów, każdy powinien się zastanowić, w jaki sposób może to zrobić. Natomiast bardzo często odciągają nas od nauki, od pracy różne pokusy,
Czyli też takie myślenie o pokusach. Tu Marzena mówiła o takim oczyszczeniu do środowiska, bo bardzo ważne jest, żeby nie wystawiać się na te pokusy, czyli jeżeli mam w zasięgu ręku, na przykład w zasięgu oczu, bo co z oczu to z serca, mam słodycze i cały czas sięgam po te słodycze, a tak naprawdę nie chciałbym sięgać po te słodycze i chciałbym się skoncentrować na nauce, no to sami sobie utrudniamy to działanie i wtedy doprowadzamy do tego, że nie potrafimy się skoncentrować. To posłuchajmy jeszcze przez chwilę muzyki i zaraz wrócimy do dalszej rozmowy. Przypominam, że próbujemy odkryć sobie siłę do działania. Marzeno, jeszcze tak przed zakończeniem tej naszej audycji mam takie pytanie, czy możemy mieć realnie wpływ na nasze życie? Na przykład na ile jesteśmy zdeterminowani przez nasze geny? To jest bardzo ciekawy i bardzo rozległy temat.
I tak naprawdę to jest temat, który jest ciągle bardzo intensywnie badany. Natomiast ja jestem bardzo ciekawa, co sądzą na ten temat nasi słuchacze. Jak sądzicie, na ile jesteście zdeterminowani tym genetycznym wyposażeniem, z którym się urodziliście? My tutaj mamy odpowiedź w postaci badań nad bliźniętami jednojajowymi, które są porównywane z bliźniętami dwujajowymi, wychowywanymi razem, czy też wychowywanymi osobno. I wiemy mniej więcej, które cechy i w jakim stopniu są dziedziczone. I to się waha od 35, 40 do nawet 50%. Natomiast w tej chwili trochę odchodzimy od postrzegania osobowości jako zestawu cech. Bo tak w większości o tym myślimy, prawda? Że osobowość to jest zespół cech, które sprawiają, że w różnych sytuacjach zachowujemy się we względnie podobny sposób. Spróbujcie sobie wyobrazić, że osobowość to nie cechy, tylko to jest centrum dowodzenia. Taki fajny rysunek można znaleźć w naszej książce, który to świetnie obrazuje. To jest taki pan generał, który dowodzi kilkoma procesami. Jeden z tych procesów to jest właśnie planowanie i wybór celów, do czego my tak naprawdę w ogóle dążymy. Druga rzecz to jest koordynacja działań, żeby tam dotrzeć. Kolejny proces to samokontrola, to jest ćwiczenie właśnie tego mięśnia siły woli. I jeszcze nasza umiejętność radzenia sobie z różnymi wrogami, jak na przykład sytuacje stresowe albo ludzie, którzy nam przeszkadzają. To jedna rzecz. A druga rzecz, że do tej pory myśleliśmy o naszych genach jako o czymś, co determinuje to, jak wyglądamy, jak się zachowujemy, to czy zachorujemy w pewnym momencie na raka, czy będziemy mieli zawał serca. Otóż okazuje się, że istnieje coś takiego jak procesy epigenetyczne i to jest nowy rozdział i ten rozdział tak naprawdę dopiero się otwiera. Żeby to tak jak najbardziej obrazowo wytłumaczyć, o co tutaj chodzi, to wyobraźcie sobie, że my jesteśmy w naszym życiu jak taka szklana kulka, która się toczy po zboczu. Po zboczu, po takim stromym terenie, poprzecinanym wieloma dolinami. I właśnie ukształtowanie tego zbocza to jest nasze wyposażenie genetyczne. Ale tych dolin, tych wyżłobień i tych odnóg jest bardzo dużo. I ta kulka może się potoczyć w bardzo różny sposób. Teraz pytanie, od czego to zależy, jak ona się potoczy? Otóż w ogromnej mierze zależy od naszych codziennych decyzji. Można nawet powiedzieć tak, może to będzie trochę przerażające, ale to, co dzisiaj zjedliście na kolację, to w pewien sposób jakoś dotrze do waszego genomu. Co więcej, to nie będzie oddziaływało tylko na was tu i teraz, ale jeśli tych decyzji będzie dużo, one będą powtarzalne, to nasze wyposażenie epigenetyczne się zmieni i przekażemy to dalej naszym dzieciom. Czyli innymi słowy, to ma ogromne znaczenie, jak zwracam często uwagę moim studentom, czy pijemy hektolitry w ciągu naszego życia napojów energetyzujących, które zawierają mnóstwo chemii, czy w miejsce tych napojów wybierzemy zieloną herbatę. Bo już nie będę mówić o koktajlu z chia, już nie przesadzajmy, tak? Ale chociażby ta zielona herbata. Albo to, czy codziennie, albo przynajmniej kilka razy w tygodniu trochę się poruszamy. To są bardzo istotne decyzje, które wpływają na nasze życie i które wpłyną na to, co się będzie działo za jakiś czas. Ja zanim poznałam tą metaforę ze szklaną kulką, która wydaje mi się bardzo trafna, to sobie wyobrażałam to w ten sposób, że na naszych genach to siedzą jeszcze takie miliony ludzików. Myślę, że jakiś genetyk nas słucha, to teraz łapie się za głowę. Ale to jest moja wizja. I teraz jest tam taki ludzik, który właśnie jest odpowiedzialny za włączenie, albo wiele ludzików, które są odpowiedzialne za włączenie lub nie mojej podatności zachorowania na raka. I teraz to od moich decyzji w dużej mierze zależy to, czy ten gen, który za to odpowiada, zostanie włączony, czy też nie. Ja ostatnio spotkałam się z takim
atutem, że psychobiznes, to myślę takie bardzo pejoratywne określenie, że psychobiznes wmawia ludziom, że są w stanie zrobić wszystko, jeśli tylko chcą. Oczywiście każdy z nas ma pewne ograniczenia, których nie przeskoczymy. To są chociażby ograniczenia związane z naszym zdrowiem. Natomiast ja mam zupełnie inne wrażenie. Ja mam wrażenie, że my ciągle jednak nie doceniamy naszego wpływu na swoje własne życie. Nie doceniamy możliwości kształtowania go w taki sposób, jaki chcemy, pomimo bardzo często niesprzyjających okoliczności. A w związku z zakończeniem czasu radiowego naszej audycji, ja chciałem Wam serdecznie podziękować w imieniu wszystkich radiosłuchaczy za to, że pomogliście odkryć nam w sobie siłę do działania. I czy chciałybyście jakoś podsumować ten temat w takie krótkie resume dotyczące odkrywania w sobie siły do działania? Ja myślę, że takie najkrótsze, najważniejsze i jakieś takie spostrzeżenia. Ja powiem tak, najkrótsze resume i takie, które mnie się najbardziej spodoba, nie wiem jak radiosłuchaczom, to jest takie, sięgnijcie po naszą książkę Automotywacja, odkryj sobie siłę do działania i tam będziecie mieli nie tylko najważniejsze informacje, ale wszystkie informacje na kilkudziesięciu stronach. Beatko, nie jesteś? Beatka się śmieje troszkę teraz. Sięgnęła po książkę. Dokładnie, właśnie dokładnie tak. To ja jeszcze raz chciałem Wam serdecznie podziękować za to, że spędziłyście z nami ten czas, pomagając odkryć właśnie w sobie tą siłę do działania. A ja przypominam wszystkim radiosłuchaczom, że tą siłę pomagała nam odkryć Beata Wolfigiel i Marzena Jankowska. Serdecznie Wam dziękuję za ten spędzony czas. Również dziękujemy. Było super. Dziękujemy. I do usłyszenia. A za chwilkę czwartkowa Kraina Łagodności z poezją Agnieszki Osieckiej, a audycję prowadził dla Was Mody. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
czwartkowe rozmowy w innym na radiu dobiegły końca, a ja jeszcze raz serdecznie dziękuję Beacie i Marzenie za to, że były, że poświęciły nam swój czas, że pomogły odkryć w sobie siłę do działania. A za chwileczkę Kraina Łagodności z poezją Agnieszki Osieckiej, na co już serdecznie Was zapraszam. Lecz ja nowa byłam już.